Okej, więc taki jest plan. Wyjechać do dużego miasta, najlepiej w innym kraju, aby z przytupem zacząć nowy sezon. Brzmi świetnie, lecz jest mały problem. Myślę o małym mieście z jedną atrakcją turystyczną. Myślę... Lata za mną i zaczynam trzeci rok podróżowania. Dzisiaj wybór miejsca docelowego był w dużej mierze zależny od pogody. Trzeba było wybrać miejsce, aby do południa zdążyć ze wszystkim przed deszczem. O 4:30 wychodzę z mieszkania, kierując się na dworzec główny w Krakowie. Z tego miejsca mam pierwszy pociąg, który zawiezie mnie do Bochni. Wysiadam i przechodzę na przystanek autobusowy. 15 minut jazdy. 15 stycznia dzisiaj świętują Aleksander, Arnold, Franciszek, Jan, Paweł oraz Dalemir, Dąbrówka, Dobrawa, Domasła, Eligia, Ida, Izydor, Makary, Max, Maur i Michał. I trafiam do Nowego Wiśnicza. Była godzina 6:40. Pierwsze kolory zaczęły się pokazywać. Z przystanku do zamku miałem około 15 minut drogi. Jeszcze panujący o tej godzinie mrok, dając zupełnie inny obraz miasta. Podczas drogi do zamku warto zatrzymać się przy pomniku założyciela i fundatora Nowego Wiśnicza, Stanisława Lubomirskiego. Był najpotężniejszym magnatem w Małopolsce, właścicielem 18 miast, 313 wsi oraz 163 folwarków. Kolory pojawiające się na niebie, przed i w czasie wschodu to krótki odcinek czasu w ciągu całego dnia, lecz najbardziej wyjątkowy. Jeszcze mając pół godziny do początku wschodu słońca, zdecydowałem się wybrać na górę do wejścia głównego zamku. Zamek zlokalizowany w województwie małopolskim jest jednym z najcenniejszych dzieł wczesnobarokowej architektury rezydencjalno-obronnej. Co ciekawe, zamek w Wiśniczu jest to największy po Wawelu zamek w Małopolsce. Fundatorem był Jan Kmita, sprawujący w latach 70. XIV wieku urzędy starosty sieradzkiego, ruskiego i krakowskiego. Początki zamku wiążą się w dużej mierze z działalnością gospodarczą Kmitów, którzy około XIV wieku rozpoczęli tworzenie wokół Wiśnicza swoich posiadłości. Widząc na wzgórzu pojawiające się kolory wschodu słońca, zacząłem szukać miejsca do zdjęć. Co oznacza położenie słońca? Nie mogłem zrobić zdjęć przed bramą główną, gdyż w tle byłoby błękitne niebo. Oznaczało to zejście z powrotem na dół, obejście całej ulicy, aby znaleźć ten idealny kadr. Znalazłem uliczkę, na której nie było ruchu, a umożliwiała umiejscowienie zamku w centralnej części zdjęcia na tle wschodzącego słońca. Dostaję pytania, skoro jeżdżę sam, to kto robi mi zdjęcia? Oto odpowiedź. Statyw, aparat i pilot połączony z aparatem, dzięki czemu po wciśnięciu guzika automatycznie robione jest zdjęcie w aparacie, a efekt końcowy zdecydowanie zadowalający. Po zrobieniu zdjęć miałem czas do nakręcenia dodatkowych ujęć przed otwarciem zamku. Będąc na górze, miałem jeszcze pół godziny do otwarcia zamku. Wejście na teren zamku rozpoczynam od wejścia przez barokową bramę wjazdową. Otwierając wrota zamku, widzę uchylone szklane drzwi, które prowadzą wprost na dziedziniec wewnętrzny. XVII-wieczna arkadowa logia. Wzorowana jest na tej znajdującej się na Wawelu. Całość ozdobiona jest iluzjonistycznym malarstwem wykonanym po renowacji. W salach do zwiedzania możemy zobaczyć m.in. makiety zamku. Przedstawiają, jak zmieniał się na przestrzeni czasu. Widać, jak rozwijał się. Kolejne baszty, fortyfikacje obronne, aż do finałowego wyglądu odtworzonego na trzeciej makiecie.
Na jednym z obrazów obok zamku widać klasztor karmelitów boskich, budynek ufundowany przez Stanisława Lubomirskiego, który od ponad 200 lat pełni funkcję zakładu karnego. W gablocie strój funkcjonariusza Straży Więziennej, a nieco dalej cela. Na zdjęciach oraz odtworzenie przykładowego wyglądu celi w tamtych czasach. Można zobaczyć całe wyposażenie, jakie mieli do dyspozycji więźniowie. Wychodząc na drugie piętro, tak zwane piętro reprezentacyjne, można zaobserwować sufit, złocony plafon, najbardziej ozdobione pomieszczenie zamku, obrazy na ścianach, rzeźby wokół, wszystkie razem tworzące unikalne pomieszczenie pokazujące zamożność właścicieli. Sala obok to sala balowa, urządzona pod konkretne wydarzenia. Wyjątkowo ozdobiona została baszta królowej Bony, wykutymi różnorodnymi wzorami, to tak zwane... Schodząc na pierwsze piętro, kieruję się w drugą stronę. Mamy tutaj ekspozycję naczyń kuchennych, a następnie, wchodząc do sali pod ptakami, mamy nakrycia głowy, stroje, meble czy obrazy pokazujące styl życia tamtych czasów. Ważnym elementem zamku jest sala, do której teraz wchodzimy. Sala Herkulesa, w której w latach 80. XX wieku odnowiono dekoracje ścienne o treści mitologicznej. Malowidła przedstawiające pracę i przygody Herkulesa, a co ważniejsze, z tej sali jest widok na kaplicę i kryptę grobową. Widoczne są iluzjonistyczne dekoracje kopuły, prezbiterium kaplicy, a także znajduje się tutaj sarkofag Stanisława Lubomirskiego. Z innej perspektywy kaplica jest widoczna przez małe okienko, znajdujące się w pomieszczeniu obok, tak zwanej komnacie szeptów. Zamek zdecydowanie jest warty zobaczenia, szczególnie jego wnętrza. Niektóre pomieszczenia zachowane w bardzo surowym stylu i te ostatnie pomieszczenia, które odwiedziłem. Oczywiście cały zamek można obejść wokół z każdej ze stron, zobaczyć znajdujące się tam armaty, czy odwiedzić restaurację. Jest to naprawdę jeden z niewielu zamków, którego wnętrze zapada w pamięć. Takim sposobem kieruję się w moją drogę powrotną. A my widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnego wyjazdu. Do następnego.